Trochę sobie słabe miejsce wybrałam, żeby się z wami przywitać, ale chciałam się przywitać w dzisiejszym vlogu. Jadę właśnie na studia. Czekajcie, w drugą stronę się obrócę, już chyba lepiej, żeby mnie się prześwietlało, niż żeby nie było nic widać. No i mamy 8.22, ja mam 8.25 pociąg, bo dzisiaj jadę pociągiem. Pierwszy raz sama. Dominik został tylko z Klarą, dlatego że Jasiu jest na wakacjach z moimi rodzicami, o czym wam opowiem, ale to później, bo teraz tutaj, wiecie, ja trochę się niekomfortowo czuję, bo dużo osób jest na peronie, no i wiecie, musiałam sobie odejść na bok, bo jak tak gdzieś idę i gadam, to jest spoko, ale jak już stoję i gadam, to trochę dziwnie mi. No dobra, no to co? Dzisiaj mam dwa zaliczenia. Dzisiaj mam dwa zaliczenia, więc muszę jechać. Nie no, w sumie to jedno, bo nie wiadomo, czy z angielskiego zrobi nam ten sprawdzian, czy nie, bo on tak czasem robi, czasem nie robi. Tego, co zapowiedział, zobaczymy. Też mało osób ma być, więc może się zlituje nad tymi, co przyszli. No, dobra, jadę. Znaczy, jeszcze nie jadę. Idę czekać. Jestem we Wrocławiu. Niestety odwołali mi angielski. Więc teraz mam 3 godziny do następnych zajęć. Więc no, muszę czekać. Ale wykorzystam to i pójdę do wyprzedaży. Idę z kawą. No. Teraz muszę znaleźć jeszcze skąd odjeżdża tramwaj, bo nawet nie wiem. Jestem z Dominem i z Klarcią. Domin właśnie przypakowuje Klarę, bo śpi w aucie, ale pewnie się obudzi, bo mówił, że już trochę śpi. O. No. A my się idziemy teraz przejść po mieście, bo są dni Bolesławca. Zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle. Czy coś ciekawego. Jesteśmy w domu, przeszliśmy się, trochę posiedzieliśmy już w domu, szczerze mówiąc. Tu jest Domin z Klarcią, a Jasiek, miałam powiedzieć, ale najpierw powiem o tym. Mam nową koszulkę na sobie, bardzo ładną, nie Domin? Domin, zaprezentujesz może, w sensie pokażesz, nagrasz, patrz. Trzymaj. Pokażę wam, jak wygląda. No, widać. Kosztowała 29 zł? Chyba tak. A miałam opowiedzieć o tym, gdzie jest Jasiek. Więc Jasiek pojechał w środę z moimi rodzicami i miał tam zostać do czwartku. I wiecie, my byliśmy pewni, że ta noc, że będzie ciężko go uśpić przede wszystkim i że się będzie budził często. Tak się jednak nie stało. Jasiu bardzo ładnie zasnął i później w ogóle się w nocy nie budził. Znaczy jak się obudził w nocy, to moja mama dała mu się napić i poszedł spać dalej. Więc moja mama go zostawiła na czwartek, piątek, sobota. Dzisiaj jest sobota i jutro już po niego jedziemy. On się tam świetnie bawi, ale my już tęsknimy. Nie? Mamy to bardzo.
No właśnie, więc jutro po niego jedziemy już. A teraz jesteśmy z Klarcią. Już rówę na prawej nodze. No Jezu, wszędzie mam parówki, chodzą po mnie. No a teraz sobie siedzimy i czekamy na siostrę Dominikę i jej chłopak. No i będziemy tu sobie siedzieć. No i dzisiaj więcej planowałam ponagrywać wam we Wrocławiu i tak dalej, ale ciągle się gdzieś spieszyłam. No i tak jakoś wyszło, więc pewnie to będzie dwudniowy vlog. Ale to nic. Spokojnie. Nagrywamy sobie jeszcze jutro. Te dni Bolesławca. Restauracja, gdzie Dominik pracuje, będzie miała swoje stoisko, więc pójdziemy, zobaczymy. Nagram. Będziesz miał dowód, jak się spisują. Cześć kochani, witam was w drugi dzień tego vloga. Ktoś mi tutaj grzywka dziwnie odstaje, widzicie to? Muszę to poprawić. Dobra, już jest troszeczkę lepiej. No więc my właśnie zmykamy na spacerek. Już jest dosyć późno. Mamy godzinę 15. A my lecimy dopiero teraz na spacer, dlatego że ja wcześniej ćwiczyłam. Więc Klarcia spała. Później się wykąpałam, no i dopiero się ogarnęłyśmy, żeby móc wyjść. Tak. O Jezus. Taką mam kochaną córcię. Stwierdziła, że muszę coś zjeść po treningu. Mama już jadło. Dobra, Klarcia, ej, już. No i złamałaś całego, popatrz. No popatrz, no i wyrzuciła. Dobra, lecimy na ten spacer. No i zobaczymy. Co będziemy dzisiaj jeszcze robić? No tak! Tak, co masz do powiedzenia? Chcesz mi buzi? Chciałam sprawdzić, ile mamy stopni i patrzcie, 35 stopni. O masakra, jeżeli rzeczywiście teraz jest, to my Klarcia chyba nie wytrzymamy. Mama nie wiedziała, że jest aż tak gorąco. Podstawą oczywiście w taką pogodę jest posmarowanie się. No i czapka. Czapka zaraz wleci. Ale najpierw smarujemy moje nóżki. Moje nóżki smarujemy. Mi się właśnie kończy ten krem z filtrem. Więc jeżeli macie jakieś dziewczyny, które polecacie, to dajcie mi znać. Może jakiś nowy kupię, nie wiem, albo ten sam. Bo mi bardzo zależy, wiecie, i na cenie, i na jakości, żeby to był dobry krem. I ja sobie zawsze sprawdzam, nie wiem jak wy, a ja sobie sprawdzam na blogu Sroka.o, dam wam link w opisie. Zawsze sobie sprawdzam, są składy różnych rzeczy, naprawdę super, super pomocna strona. Dobra, lecimy na spacerek. No i powiem wam, jesteśmy w cieniu, a rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciepło. Więc teraz nie wiem, czy jechać autobusem, czy iść na piechotę. No bardzo chcę się przejść, ale nie wiem po prostu, czy nie będzie jej za gorąco, Klarci. Dobra, zobaczymy. Najpierw pójdę. Najwyżej pójdę gdzieś tam wsiądę w autobus. Wanna take a leap and jump in, oh, oh, oh. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be all? Powiem wam, że to był okropny, okropny błąd, że wyszłam wtedy z Klarą, jak było 36 stopni, bo po prostu masakra jakaś była. No tak. Teraz już jest o wiele później, wyszliśmy z domu i idziemy na... Ja na to mówię diabelski młyn, ale mi mówią, że to nie jest diabelski młyn. Zobaczcie i mi powiedzcie, co to jest, jak to się nazywa, skoro nie diabelski młyn. Dobra, idziemy. Siema, Damian. Trochę mi jest ten, niedobrze. Ale co mają powiedzieć tamci? Im to dopiero jest niedobrze. O Jezu, do mnie nie patrz w dół. Oni się mają czego bać. Tak. Jak ładnie. Szkoda, że tylko na aparacie tak nie widać.
trzeci dzień vloga. Klarcia się ucieszyła, jak zobaczyła, że nagrywam. Dzisiaj mamy poniedziałek. To miał być najpierw jednodniowy vlog, później miał być dwudniowy, ale wiecie, trzydniowy. Dlatego, że mało coś nagrywałam ostatnio. Dzisiaj, teraz już jest 16, a ja dzisiaj cały dzień spałam. Serio. Ostrość mi widzę, że łapię na klarunie. Dzisiaj cały dzień spałam. Tu, to kiedyś. Tu sroczka koszkę waziła. Brawo. A dzisiaj calutki dzień spałam. Najpierw wstałam o 10 z Klarą. Później. Tam mi się biegnie z wózkiem. Najpierw do 10 spałam z Klarą. Później. Zjedliśmy śniadanie i w ogóle Domin poszedł spać i po prostu tak mi się spać chciało, że jak tylko się obudził, to zaraz ja zasnęłam i później się obudziłam i znowu zasnęłam, więc no po prostu cały dzień śpię, a teraz idę jeść obiadek. Tak się prezentuje mój obiad i tutaj są jakaś kasza. Są. Jest jakaś kasza, nie są jakaś kasza. Jest jakaś kasza z warzywami chińskimi, z kurczakiem i sosem brzoskwiniowym, tym co Dominik dodawał u siebie na Instagram. Ja Wam podam w opisie przepis na ten sos, bo dużo osób prosiło i no, podam Wam teraz w opisie, byście byli zainteresowani. A teraz idę jeść, bo już mi się Klarcia niecierpliwi. A po obiadku czas na spacer. Bo powiem Wam, że ja to nie umiem siedzieć w domu. Serio. Nie umiem. Szczególnie jak jestem... Musiałam zjechać, dlatego przerwałam na chwilkę. Ale szczególnie właśnie jak jestem sama. Sama z dziećmi, czy sama z Klarą. To nie umiem siedzieć w domu. Tak mi jakoś, nie wiem, smutno jest. Przypomina mi się też, że ja się nie ma. No, więc muszę iść coś robić. Dobrze, że dzisiaj nie jest tak gorąco jak wczoraj. Kawkę mrożoną sobie zamówiłam u Dominika. Taką... O nie. Trochę trzęsło, musiałam przestać. Kawkę taką bez cukru. Mrożoną, bo teraz wszędzie to tylko z cukrem kawa mrożona. A ja sobie bez cukru załatwiłam u Dominika. No i idę z córcią na shopping. Co się będę nudzić w domu. I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get this. No już po zakupach oczywiście sobie nic nie kupiłam, tylko jak zwykle dzieciom, ale nic specjalnego też, tylko w Pepko byłam i kupiłam kubek Jaśkowi i dwa kubki w sumie Jaśkowi i błoty dla Klarci, więc no, nic takiego. No i teraz czekamy na autobus. Klarcia jest cała brudna, bo jadła przed chwilą. Chcesz pić? Weź, ci mama da piciu. Chciała piciu, ale za ciężkie dla niej. No i teraz czekamy sobie na autobus. A rzeczy, które kupiłam, pokażę Wam później. W domku już. O ile nie zapomnę, mam nadzieję, że nie. No i my już jesteśmy w domku, jak widać. Ja szybko ubrałam Klaudii, czyli Dominika, siostry bluzę, bo jestem teraz w staniku, zaraz będę ćwiczyła. W samym staniku mi najlepiej, jak są takie upały, bo nawet teraz jest bardzo gorąco, więc zaraz ściągam tą bluzę, bo jest strasznie gorąco, ale no nie mam tu żadnej bluzki i nie chciałam Wam świecić po prostu. Tak, tłumaczę się teraz trochę. No, ale wróciliśmy, Klarcia mi zasnęła w... Czemu mi taką ostrość traci? Klarcia mi zasnęła w autobusie i się trochę obawiałam, czy uda mi się przełożyć, dlatego że jeszcze poszłam szybko do sklepu, bo chciałam kupić coś do chleba, bo nic nie ma, a muszę coś na kolację zjeść, więc no ale się udało, właśnie wróciłam do domu, byłam w sklepie po drodze, przełożyłam Klarcie, jeszcze chwilkę z nią poleżałam, no i teraz właśnie zabieram się za te
ćwiczenia, więc no super dzień. Szczerze mówiąc, powiem wam, że trochę się obawiałam, bo dzisiaj jest taki pierwszy raz, kiedy Dominik ma drugą zmianę, od kiedy nie ma Jaśka, kiedy jest z moimi rodzicami. No bo nie mówiłam właśnie wam, mieliśmy jechać wczoraj po niego, ale moja mama powiedziała, że on się tam super bawi, super czuje, więc chciałaby, żeby został z nimi do środy i po prostu wrócą już z nimi. Powiem wam, że ja się w ogóle tego nie spodziewałam, że tak będzie, bo naprawdę to jest pierwszy raz, jak Jasiek jest beze mnie i bez Dominika gdziekolwiek, więc ja myślałam, że jedna noc to jest maks i że to będzie problem z usypianiem go i tak dalej. Znowu ostry skupiłam. Że będzie problem z usypianiem go, ale w ogóle nie ma problemu, on w ogóle nie płacze, jest bardzo grzeczny, więc no jestem szczęśliwa, cieszę się, że on się po prostu dobrze tam czuje i mimo, że strasznie za nim tęsknię, to no to no co no, ważne, żeby on był po prostu szczęśliwy, a wiem, że mógłby się ze mną po prostu tutaj nudzić, bo to wiecie, tam ma pełno atrakcji i tak dalej, więc szkoda mi było go też zabierać, dlatego mimo, że strasznie za nim tęsknię, to go jeszcze tam zostawiłam. Niech ma wakacje od rodziców, a później jak wróci, to go wymęczymy pewnie. No. Byłam z córcią na shoppingu i tak dalej. W ogóle powiem wam, że to jest jakiś kosmos, jak z jednym dzieckiem można tyle rzeczy zrobić, bo z dwójką to no jednak większość rzeczy jest naprawdę ciężko ogarnąć. Da się, ale wiecie, to jest dużo stresu, dużo logistyki trzeba w to włożyć i tak dalej, trzeba wszystko sobie zaplanować, szczególnie jak jest mała różnica wieku, nie wiem jak jest większa, to nie wiem jak jest, pewnie też jest ciężko, ale jest taka mała, albo jeszcze mniejsze, ludzie mają jeszcze mniejsze różnice wieku, więc no, nie wiem, nie ogarniam. Ja nie jestem taka, że wiecie, że ja lubię siedzieć w domu, znaczy lubię siedzieć w domu, ale niezbyt długo ja muszę coś robić, więc wychodzę z dziećmi jak najczęściej na dwór, lubię coś tam, wiecie, załatwiać i tak dalej, więc to wychodzenie z dwójką dzieci jest dla mnie bardzo stresujące. No. Ale dzisiaj nam jakoś taki dzień z Klarciem zleciał, taki luzik. No i jutro ostatni dzień będę jeść tak naprawdę, bo jutro jest wtorek. Kiedy mi się chce? Jutro jest wtorek. Cały dzień bez Jasia, w środę gdzieś tak po południu już będzie, więc nie mogę się doczekać, a teraz lecę ćwiczyć. Jakby ktoś się jeszcze pytał, no to oczywiście ćwiczę z Ewą Chodakowską, no tak jak już mówiłam wam, ale no jeszcze dużo osób pyta o to. Cześć, jak widzicie mamy już kolejny dzień. Ja właśnie zabieram się za montowanie dla tego vloga, więc chciałam się z wami pożegnać, bo ostatnio no coś te pożegnania mi nie za bardzo wychodzą. Zawsze ucinam te vlogi po prostu i tak was zostawiam bez pożegnania, więc chciałabym się teraz z wami pożegnać. No i przeprosić też, że tak właśnie rzadko ostatnio tutaj jestem, ale to jest spowodowane, nie wiem w ogóle czym, tym, że jestem zestresowana, byłam w sumie, bo teraz już studia mi się skończyły, w sensie ten rok skończyłam już, wszystko załatwione, oceny wystawione i tak dalej, a ja się nadal, wiecie, no stresowałam ostatnio po prostu. Ale teraz już jest wszystko ok, więc mam nadzieję, że już wszystko wróci na dobry tor i... No i mam dla was właśnie do opublikowania dwa filmy, więc muszę się zabrać po prostu za montaż. No i właśnie siadam i to robię. No. Więc bez przedłużania już dziękuję wam bardzo za oglądanie i do kolejnego filmiku. Pa, pa.